Cześć wam, z tej strony Kurczak. I sorry, że zacząłem wcześniej, ale psy idą i się bałem, że nie zdążę, więc muszę szybko teraz. Cześć. Cześć, cześć Zoku. Cześć, cześć. Zoku, cześć Paweł. Paweł, psy! Uciekamy z bazy, uciekamy z bazy. To jest szary, nie? Tak, tak. Uciekamy z bazy. Jeżeli jest taka sepia, to on taki pomarańczowy. O, jest ognisty. O, wy kur! O, patrz, kurwa, co się stało. Ej, pułapki nam zabrało. No. To musimy to zabić, żeby dostać pułapki. No. A to chuje, dobry. Jeździ, jeździ. Ej, ten, jak ten czerwony tu pierdolnie, to będzie chujowo. No, trochę. Dobra. Gorąco mi! Co mam zrobić? Zaraz, zaraz. Odsuń się od nas, odsuń się stąd. Gorąco mi, Paweł, dawaj to. A, piórka. Ja przeżyję. Jezus. Jak tego używać? No, klikasz na to. LOL! Mogę ci oddać? Masz. Już mi jest, motyl. Już jest fajnie. Już? Już mi jest spoko, no. Już nie ma tych psów? Ej, właśnie, dziwne. To tyle. Spalmy to gówno, żeby nam on dało pułapki. Nie, nie możemy tego spalić, musimy to zabić. O Jezu. Na strzała wszystko? Tak. Ale fajnie. Tylko nie podchodźcie do tego za blisko. Ale co to robi to? Oczyśćcie drogę. O, o. No i tak. Ptaka. Gdzie pułapki? No co za gnoje? Znikły. No nie. Dobra, idę to zrobić. To. Pułapki. Ej. Resetujesz komuś prawym. Komuś komp chyba bardzo głośno chodzi. Komu? No słyszę takie. Nie, to po prostu w tle jest. Zrobi jak... gorąco. Tak, on właśnie. Smaża się. Ja też się smażę. Dobra, trzeba rozpalić tutaj ten ogień. Nie chcę właśnie zużywać tego Lucky Fana na razie. A, nie mogę tego. A mogę to spalić. Spalę tą roślinę śmieciową. Bardzo nie ginie. W ogóle śmieszne jest to, że ogień nas niebieski chłodzi, a niebieski ogień jest gorący od czerwonego, tak ogólnie. O, Hambat. O, mogę jedno? Czy nie mogę? No. Kto zrobił Hambata? Właśnie się też zastanawiam. Ja? Ja bym zrobił, nie pamiętam. Nie ty. Ej, zróbcie mi meatballsa, a ja wam dam szynkę w miodzie komuś. To daj mi tą szynkę, bo ja potrzebuję zdrowia. Proszę bardzo. Ja ci robię meatballsiki. O, ta szynka to była akurat, tak potrzebowałem. Życia, zdrowia. Dobra, najsik. Weź to sobie, Paweł, bo ja tego nie potrzebuję. Ale po co zebrałeś tą pułapkę? No bo chciałem ją naprawić, ale ją wziąłem, już nie miałem czasu, żeby po panika i uciekłem sam. Dobra. Co mieliśmy robić, chłopaki, pamiętacie? No ja, ja idę na ten, nie? Mam drewno. I króliki. A ja idę zbierać ziemię. I pułapki i muszę teraz dorobić jeszcze. To patrz, Paweł. Ty masz 26 tych zombów. Gdzie drewno? W sensie logi wsadzamy? Nie ma. Tutaj może. Aha, no dobra. Czekaj. Ja no dobra, dobra, to tej skrzyni obok możesz, spoko. Ja potrzebuję jakiegoś jedzenia jeszcze. Aha, dżem mi wyszedł. Fuck you. Super dżem. Super partia. No nie, ja znowu mi gorąco. Boże, co ja mam zrobić, jak mam cały czas gorąco? No. To... Stąd się przy ogniu. No tak, ale jak później pobiegnę dalej, to też będzie mi gorąco. A Paweł nie będzie wtedy przy mnie. To sobie czapkę założę, albo weź sobie, patrz. Czapkę mówisz? Ta trawiasta. Czekaj. Chyba, no nie? Trawiastą. I masz jeszcze to. A w skrzyni jest. I noś sobie to z oku. To i to? Mhm. Nie, to ja miałem dać Zekowi, Zoku, chodź. No, proszę. Masz o. Na ziemi. Ja sobie tu pożyczę czapkę do walki, o. Dobra. A ja mam iść z tobą po kamienie, tak? Jak mam tak, to się stakuje, czy nie? Jak? Tak, tak, to się stakuje. O. Działam. Mam iść z tobą po kamienie i po co jeszcze, bo już nie pamiętam. Ja idę zbierać kamienie i podłogę, a ty miałeś tam coś zrobić. To właśnie co? Miałeś tam... No miałeś coś, miałeś też zbierać chyba kamienie. Chyba miałem... Co ja miałem z... A pszczoły! Dobra, dawaj mi ten cygański. Tak, ja muszę wywalić wszystko z ich punktu, nie? Bo mam za dużo wszystkiego. Dobra, jak się tylko wieczór zacznie, to ja lecę, nie? Będzie dobrze. Jeszcze sobie wezmę to. Głupie pułapki. Dobra. Ochłodzony, lecę. A jak jest wieczór, to jest fajnie, nie? Tak, tak, jest okej w miarę. Super. To przeżycia. Dobra, ja lecę z panem, bo ja muszę zbyć. Chodź pan, gdzie, kolega. Nie wiem też dokładnie, gdzie jest ten. Chodź. Gdzie są właśnie te ładne rzeczy. W ogóle ja głodem chyba umrę. Masz jakieś rzeczy przy sobie?
No dałem ci przed chwilą przecież. Mam zjadłem meatballsy, ale mam pół. Masz, czekaj. O, kurde, coś ty mi dał. Meatballsy. Zajebiście, teraz będzie mi stać na to, żeby wrócić. Jak coś, to ja mam przy sobie garnek, ale tylko jeden i też go potrzebuję, bo jeszcze... No spokojnie, mamy radę. Jeszcze mam przy sobie... Ja mam przy sobie jeszcze wędkę, więc można coś tam wyłowić po drodze. Dla no, mógłbyś w sumie, bo mi brakuje jakiegoś 60-55 HP, żeby mieć pełne. A tak, ewentualność ewentualna, nie? Pamiętaj. Dokładnie. No cześć, kumplu. On jest neutralny teraz, nie? Czekaj, a jak podniosę drewno, co się stanie? Nic. Tak? On ci nic nie zrobi. A dobra, rzeczywiście. On ci dopiero zrobi, dobra. Jak pukniesz drzewo. No tutaj nie pukamy drzew. Zero dendrofilii w tym miejscu, bo będzie problem trochę. W tym miejscu. W tym miejscu akurat nie wolno. Ale mu fajną czapkę, taką sumianą, taką letnią, nie? Jeszcze zrobić hamaczek, zrobić sobie jakieś tam, nie wiem, mojito albo jakiś shake truskawkowy z lodem i sobie siedzisz wesoło, ładnie. Wiesz co, można zrobić taką osłonkę jakby, po którą można leżeć i tylko w dzień się tam siedzi, dobra? Tutaj ognisko. Aha, zapomnieliśmy o jednej ważnej rzeczy. Nitro. Tak. Nie możemy przy tym stać, bo będziemy się ogrzewać. Musimy mieć nitro przy sobie. A co nam daje nitro? Możemy z niego rozpalać ogniska, które nas ochładzają, takie malutkie jak to. Ej, zajebiste. Nitroglicelina. Tylko trzeba przymaszczenie pierwsze zrobić. No. Jakby został tutaj pomiędzy śmiercią a nieśmiercią, to będzie dobrze. Zakuwalniesz to drzewo do końca? Oczywiście. Dzięki, ziomeczku. Jestem ciekawy jednego. Ten drzewiec mi zajebał mojego cienia, bo go nie mam. No, zajebał. Tak jak ja ci teraz drewno jedno. Masz, proszę, weź jeszcze. Dzięki, kolego. Dobra, co ja tu mogę odłożyć? Muszę łapać ładne pszczółki. Ja się przyjrzę na mapie, gdzie my mamy ładne ule. Tu jest jeden i tam jest drugi. Muszę nałapać jak najwięcej tych pszczół się da. Bo jeden ul niestety zniszczyłem wcześniej. Shit. Potrzebuję właśnie pozbierać chemii trochę. Ogólnie to jest taki trochę kapiszon. A nie, jest tutaj. Jest ich dużo, ale tam nie przejdę. A. Zrobię sobie 2 kilofy, będzie okej. Okay. O, w ogóle jest lato, to możemy łowić w tej, w pustyni. Tak. No. I chyba będziemy musieli, bo tam jest ten, Antlion i jak mu nie damy trochę przedmiotów, to się wkurzy i będzie nam robił, tak niszczył nam mapę będzie. Antlion może nawet do nas przyjść. Mrówkole. Tak, dokładnie. I on może nam zniszczyć trochę też życie. Więc jak będziemy kopać te kamienie z oku, to przyjdziemy się tam na chwilę, znajdziemy może Antlion. Nie Antliona. Może go po prostu zabić. Można, ale jest ciężki dosyć. Znaczy to jest ona podobno w ogóle. Proszę, właśnie. Dziękuję. Moja psychika kuleje. Weź sobie suszę. Ale to jest klimatyczne, nie? Beskity. Tak. Fajnie ten ogień, ta smuga, nie, jak to powiedzieć. Smuga. Ten okrąg światła się tak fajnie zaciska, nie? No dobra, możemy iść już. Dobra. Proszę iść z przodem, kolego. Idę. Patrz, nie ma już tych. Są dwa te ule, znaczy ule, gniazda, nie? No. W ogóle ten gęsioł gdzieś tutaj... No tak, nie? No to właśnie tutaj gniazda byłem. O, gorąco mi. Co mam zrobić? Czekaj. Trzymaj. Walnij sobie. A, walnę sobie. Walnij sobie. Ryja, tak macha. Tylko mi oddaj, potem ja też będę potrzebował. Zróbmy tak, ja będę i tak biegał przy tobie. O, w dupę. Co, czemu się rzuciły? Bo zebrałem im pszczoły. O, okej. Okay. Zróbmy tak, ja ci dam to piórko jak ten, jak będziesz potrzebował bardzo. Dobra, będziemy dobra. Się wymieniać, okej? Okay? Mhm. Bo ja nie mam swojego. Niestety. Dobra, ja też przy okazji będę łapał motylki. Tutaj masz pan motylka. Dobra, to tak powolutku. A buróweczki zbiorę są. Właśnie potrzebujemy też parę burówkowych drzew, żeby tam skończyć ten ten. Ja może wykopię te dwa, tutaj co są. Kop. I tą właśnie drogę też chcę po to, żebyśmy mogli dokończyć już powoli to wszystko. Mm-hmm. Dobra, panie, gdzie jest ten kamion wesoły? Na dole mapy. A tam jest, to idziemy tam, nie? Czy nie? Tak, tylko ja nazbieram tych pszczół trochę. Ty, pszczoły się biją z tym, z shopem. No to głupie. Powiedz im, że powinny trochę miłości tam w życiu wprowadzić. O Jezu, to jest ulszerszenie. Zabraliście wszystkie trawiaste czapki? Ja w ogóle nie brałem. Jest, w skrzynce są. Ale dziwny jest dźwięk, taki przytłumiony. No. Chciałem wziąć sobie drzewko burkowe, ale tam były złe pszczółki i wiem. Pobiły mnie. Znaczy nie pobiły, ale chciały.
Prawdopodobnie my je też pobijemy zaraz. Chwileczkę. Dobra, potrzebuję jeszcze przynajmniej jednej pszczoły. Proszę Ale normalnej, normalnej z oku pszczoły. To są szerszenie. O, krzaczek, weź krzaczek, a ja wezmę pszczółkę. Oczywiście, już biorę. To uciekamy! Jak stanęły sobie, tak się szalom, szalom, szalom. Dobra, chwila. Ej, Weski, to jest taki zatłumiony głos. Widzę, że brygada mnie goni. No, ale to pomóż mi teraz trochę tak. A nie, dobra, on trzyma, więc spoko, nie ma problemu. Ja się nie angażuję w tą walkę. Ej, gorąco mi, powoli. Już ci daję tego, listka. Przelistka. Daj mi. Ale bardzo gorąco, wow. Jak to obniża, Max, ja pierdzielę. Dobra, jednego zabiłem. Dobra, najsik. Super. Dobra, co może pozbieraj ty te. A ja tu jeszcze złapę tą pszczołę jedną. Okej. Tu już się nic nie wkurzyło. Rozdupczymy to? Wiesz co? No dobra, to rozdupczymy. Blastery miody by się przydały, nie? O. Super. Dobra, klaster miodu mamy. Czekaj, ja sobie jeszcze zgarnę tutaj jedno drzewko, bo to jest dobra. Wesoło. Ale ja za to jeszcze potrzebuję... Kurde. Nawet dwóch dwa sobie wezmę. Nie. Trzech pszczółek jeszcze żółtych potrzebuję. Powiedz mi, czy ty stakujesz stingery, czy nie? Nie, właśnie tobie oddałem, żeby się tam mógł. Okej. Bo ja mam trochę dużo tych narzędzi ogólnie i wziąłbyś jakieś? Średnio mogę, powiem ci. Zakup, ja też jego mam jedno miejsce tylko. Chodź do mnie, chodź. Umieram, ginę. Nie! Nie rób tego! Nie robię. Samo się robi. Patrz. Super. Myk, 300 HP. Myk, współpraca. Będę biło, czy podbijał, będę gwałcił i zabiją. A co się stanie, jak rozwalimy taki ten, ul takich tych szerszeni niedobrych? No to ich jest trochę więcej tych szerszeni niż pszczół chyba. Ale co, jaka jest nagroda za to? To samo praktycznie. Mhm. To nie opłaca się w sumie tego bić. No, ewentualnie się opłaca, ponieważ nie niszczysz wtedy normalnych uli, z których możesz łapać normalne pszczoły. No, bo normalne pszczółki są pożyteczne. Pamiętajcie, dzieci, że pszczółki dają wam życie. Bardzo mądrze powiedziane. Pszczółki zapalają roślinki, dzięki którym roślinki mogą dawać nam owoce, dzięki którym my je jemy i jesteśmy niegłodni. Dobra, Zoku, chodź. Chodźmy na ten dół w końcu. No. Stakujesz coś takiego jak borówki na przykład? I co to jest? Pętelka. Możesz mi dać coś. Co ja ci mogę dać? Szybko. To 14% ma na przykład. No to takie to. Tu masz ten, jedzenie na przykład. No weź, zbieraj marchewki, a będę zbierał borówki, okej? Okay? Dobra. Czekaj chwilę, jestem ciekawy, czy jeszcze zbiorę kwiatka. O! Dobra, musimy zbierać kwiatki trochę też. Bo muszę pszczółki jeszcze ten, karmić, jak je mam w ekwipunku. Serio? Lol, nie wiedziałem, że się pszczoły karmi. No tak, bo by się zepsuły inaczej, wiesz o co chodzi. Motyle tak samo będę musiał karmić. Ale tu masz tą marcheweczkę, kolego. Dobra, idę. A chyba źle idziemy trochę. A nie, nie, to dobrze. Jest pustynia. Tak, ale tam niżej jest kamień. A nie, źle tam... idziemy. Idziemy źle. My powinniśmy na lewo. Chodź, kolego, na lewo. Ej, my tą Paweł Szachownicę znalazł w ogóle. Tu. Ale nie, dobrze my... A no tak, tam powinniśmy iść, w lewo, tam koło no tak, świn. Tak, na lewo. Dobra, ale musimy się tutaj ogarnąć, Zoku. Noc zaraz będzie. No właśnie. Trzeba tego, szybko trzeba do tego dojść, bo no. Może weź pochodnie, co? W nocy pójdziemy. Dobra. Bo musimy nitro zebrać, żeby się ochładać, to będzie lepsze niż... Chodź do góry, Zoku. Idź, aha, dobra, tutaj prowadź, ja idę z tobą po prostu. Okej, okay, teraz wolnie, dobra. To u ciebie? Szkoda, że nie można wskoczyć do wody, nie? Nie, to łóżak. O Jezus. A! Co u mnie? Chodź tu! Bo takie było. Doku, co? Doku. Nic nie ma, nie oszukuj. Ja będziemy musieli rozpalić ognisko. Ale znaczy ja już mam rozpalone, więc ten, nie kraftuj ty. Nie, nic nie kraftuję, nic. Dobra. Lepiej było po prostu... O, domek świni.
prostu zniszczyć ten. Zniszczyć szybciutko jakiś ten. Ale już to sobie leży. Szybciutko zniszczyć sobie ładnie. A to bierzemy tą podłogę stąd? To jest fajne. No to jest drewno zwyczajne. No ale ładne. A nie wiem, czy nie szkoda. Dobra, zróbmy tak. Weźmiesz pan jedną łopatę z złota? No daj, ale wiesz, że ty masz miejsce cały czas przy sterze, nie? No wiem, bo muszę tam coś wsadzić. Ja już wszystko wsadzałem, więc spoko. No właśnie widzę, że wszystko zarąbał. No i jedziesz. Ale on to źle zrobił. No i gorzej. Dobra. Ta maska nam pszczoły tak średnio się przydała, ale... O, znowu jakiś diabeł u ciebie. Co, jaki... Nie wiem, o co mu chodzi, ja nic nie słyszę, nie? Jeździ coś i coś chwilę. No, samochody na przykład. Dobra, tej mapy już dosyć sporo odkryliśmy, no ale w sumie mamy 60 dzień prawie. Więc nic dziwnego. W ogóle moglibyśmy sobie hitstone'y porobić, jak już pozbieramy te kamienie i je ochładzać w lodówce. I wtedy byśmy mogli też, wiesz... Fajnie, bo lodówka nie kosztuje nas nic. Dobrze, że lodówka w ogóle nas nic nie kosztuje, nie? Bo to były jaja dopiero. Czy jak to nie kosztuje? No lodówka w sensie, że nie trzeba je podtrzymywać prądem albo czymś takim. A. No i tak się jedzenie niszczy mimo wszystko. Ej, zacinki no. Jakieś mamy w PS. Ja też się dzieje? Czasem tylko. A, bo w sumie dzień się zaczyna, to tak się dzieje, jak się ładuje to. A ja tak nie mam, ale czasem jest tak, że jak idę sobie, czy coś się dzieje, to czasem tak szarpnie lekko. O, już jesteśmy, już kolego. Ten podłogę byś chciał, panie, nie? Tak. Przede wszystkim tą podłogę potrzebuję. Gorąco mi... Masz pióro? Dobra. Mam. Nie zużyj go całego, my je chyba możemy naprawić tym, zestawem szyjącym. Okej, jakby, no to nie wiem, najwyżej umrę. Dobra, super. Twoje życie można naprawić. Czemu on walczy? Ej, lol. Czemu ten, jest taki mały? Czemu on jest niebieski w ogóle? Czekaj, ja co jest niebieski? To niebieski Talbirt walczy z dużym czerwonym Talbirtem. Czarnym Talbirtem. Zaklepmy na ryj ich obydwu, dawaj. No. What the fuck? Kurwa, gdzie jest moja dzida? Dzięki Zoku za pomoc, jak zwykle zresztą. Ja pierdzielę, ty. Co za człowiek. Ale co się stało tutaj w ogóle, nie? Nie, ale były dwa małe mięsa. Czyli coś musiało być przed tym wszystkim. On się chyba wykluł, ale czemu walczył ze swoim? Zoku, Zoku. A, dobra. Od kiedy pali się, kurwa, kamień? Nie wiem. Fajna logika gry komputerowej. Wiesz co zrobię? No słucham. Bo my nie możemy postawić tego, bo musimy je odkryć, to ja postawię tutaj sami z maszyny. Super. To zaraz je odkryję. I ty też je sobie odkryj, jak już zbierzesz, dobra? Znaczy, postaram tobie się zebrać też. Najpierw tam tu rozpalę to. Wkurza mnie to, że to zajmuje 10 miejsc tylko. No, to jest tylko przesrane. Dobra, wiesz co zrobimy? 30 powinno być, bo ja nie będę miał miejsca za chwilę na to. Chodź tutaj, Zaku. Wiesz? Bo tu mamy ogniwo. Weź sobie te dwa, weź sobie dwa te, wiesz. I teraz, mówisz? Królowa pająków się pod nami pojawiła. Co się pojawiło? Królowa pająków. Gdzie? No tu. Nie, to nie jest królowa pająków, co ty gadasz? No to zobacz sobie. No co? Nie tu, po prawej! Aha, a tam faktycznie jest. No i coś teraz nam tu obudził złych ludzi. Dobra, uciekamy kawałeczek. Mówisz, sprawdźcie, to sprawdzam. No ale poszedł gdzie indziej, popsuł wszystko. Nie, no żartuję. Pan zadzwoni na policję. O, to ja będę zbierał, gdzie będę mógł. O nie, policja, inkwizycja. Halo. Ale jest taki dziwny dźwięk, nie? No, strasznie jest taki przytłumiony, także no, się... No. Mnie to denerwuje, to mi się wydaje, że mi się słabki popsuły na przykład, nie? No co się dzieje? Oj, to ja zrobiłem. Paweł, jak ci tam idzie szukanie kurlików? Zrobiłeś to? Kurliki. Nie. Bo robiłem pułapki i drewno zbieram. Okej. Okay. Zoko tam w międzyczasie się, wiesz, możesz ochłodzić, nie? A mi jest, nie jest mi ciepło jeszcze. Ja tak powiem, że ten... Ale chodź teraz, chodź. Bo teraz mam podpaliłem 3, na maksa, nie? Mam 30 tych podłóg. Wystarczy chyba, co? No, możliwe, że wystarczy. Dobra, to teraz jeszcze kamienie potrzebowałby jeszcze jakieś tam... Ale ja mam wszystko zarąbane. Znaczy mogę z taka jednego zebrać, wiadomo. Mogę z tym, nie mogę w tym spalić nic, nie? Nie mogę. Nie, właśnie testowałem. Dobra. 20 stopni to jest chyba maks, co może ogarnąć to miejsce. Czego się robi posążek Goblera?
Nie da się, pamiętasz? W ostatnim odcinku jakoś staraliśmy się to zrobić i już znikło, nie ma w grze tak jakby, bo to było z eventu. O, więc lekko problem będzie. Ty patrz, królowa się. No mówiłem! O Jezu, ile tego tu jest. Że zaraz wszędzie zrobią królowe i tyle będzie z tego. Wszędzie królowe. I jaka to jest królowa teraz prawdziwa, nie? Ej, powinniśmy zagrać jakąś psychologiczną zagadkę. Tak, i one by zaczęły się między sobą bić, nie? No, że ty jesteś królową? Nie, ja jestem królową i tak się powinno. Nie, ale ty jesteś królową. No i powinny się zacząć, to jest fajne. Głupie pomysły. O, następna się zrobiła właśnie obok. Zajebiście. Wspaniale. Najlepsza królowa. Zaku, możesz złota nie zbierać, bo złota mamy za dużo i nam zawala skrzynię, więc... Co ze złota możemy jeszcze zrobić oprócz narzędzi? Takie tam różne rzeczy. No trochę jest rzeczy do zrobienia ze złota w sumie. Ty te pająki podgryzają tą, no, królową, tak z tego co widzę, i ona tak się dziwnie ujna. Co? Nie wiem, dziwne to jest. Niemożliwe. I do not trust you. Nie zabieramy tego? Czego? Nie niszczymy tego? Tego się da... Czekaj, bo ja mam młotek przy sobie w ogóle. To się da spalić. Czekaj, Chestera mam. A zobaczcie, czy da się to... Nie da się schamerować tego, nie? A możesz to piznać tym ognistą bombą. Wiem, ale po co? Jak mamy Talbirda, to tutaj to się będzie respis jakiś czas, jakieś tam mięso i jajko zawsze będzie, nie? Pająk jest. Dobra. Ja pierdziele, no to sobie gaja. Gorąco mi! Masz fana? Mam. Dobra. Patrz, jaki wieczór krótki. Nie? No bo ja mam tą. No właśnie, ty masz czapę. Ja mam dużego siusiaka. Ha. No to swoją drogą. A no tak. Dobra, wróćmy z oku. Znaczy, ale musimy się tak to trochę mam jeszcze staka kamienia do zbierania gości, mam 26 kamieni dopiero. O nie. Pozbierajmy jeszcze trochę. No to aż tutaj. Jeszcze to trochę zbierzmy, żebym miał 40 w staku i pójdziemy dopiero. Pozwól mi rozpalić ognisko jak coś. No dobrze, bardzo pozwalam w takim razie. Wiem. Izoku, prośbę będę miał. Bo tu jest ten... Warhol, nie? Czekaj, nie idź daleko, bo ja tu mam kamień. Tu jest Warhol i ty byś do niego mógł skoczyć. Później, przynajmniej. Mogę nawet za chwilę skoczyć. Bogowie, gdzie was wywiało. Izoku, chodź tu. Herę. No, w sumie jesteśmy na drugim końcu mapy. To mi tu sanity schodzi, ale to nic. Ja nie zbieram tego już. Dobra. Stoimy przy tym i się opłacimy, możemy nawet czapkę zdjąć w miarę możliwości tutaj. Od czapki ja widzę, jakie dziury wykopaliście na mapie. Jakie dziury, o co ci chodzi? tutaj rzeczywiście. Ja tam zaraz dziury. Ty gościu nie wiesz, że to jest Spider Queen, nie? Patrz, tam jest te miejsce, gdzie widzę są... Widzę ile pająków. Widzisz, Zoku? Co, gdzie? Po lewej stronie, tam gdzie były pająki, tam gdzie kopaliśmy przed chwilą. No to co? Tam jest ten, koniowy taki biom. Tam gdzie są te konie, nie? No. Może tam będą dżirsy. Koniowy biom? No, mamy te takie, wiesz... No te marmurowe rzeczy. I tam u góry, gdzie... co mówiłeś, że Paweł znalazł taką jaskinię z oczami, nie? To po prawej od tej jaskini jest tak samo właśnie ten. Tam byłem. Figurek. Nie ma. Bo ja tam zbierałem marmur też z tych posążków. I nie ma. Widzę właśnie. Zębatek. Trochę głodnieję. Trochę głodniejesz? No. W sumie ja też zaczynam głodnić. Mam dwa szkoda kawałki. Mi tego. Szkoda mi w sumie właśnie tego marnować. Mam dwa kawałki kąski miody tego. Skoczysz z oku tylko tam w tą dziurę. Zobaczymy co tam jest i wracamy, nie? Jeszcze zbiorę to co tu leży. Kamienia tam w miarę wystarczy. Łuf. Ale pytanie, gdzie są te mechanizmy? No właśnie. Czy ktoś to wie? I to niebieskie ognisko tak szelejące, jakby było, nie wiem, jakąś maszyną. Ty to masz wyobraźnię. No nie słyszysz tego? No tak słyszę, no. No właśnie. Dobra, patrz, Zoku, tutaj, wormholek. Ty tam w niego wskocz, a ja tutaj jeszcze chwilkę ten. Walnę się w głupi ryj, bo już nie mogę kopać. Idę, skaczę. Zapraszam. Ja patrzę na mapę. For honor! O! Już wiem, gdzie jesteś. Where I am. Tam. O! Ej, ognisko w domu! Ej, to ja w sumie ci mam w dupie, idę do domu. Dobra. Bo im to przeszkadza. Ja idę jeszcze złapać dwie pszczoły. I wracam też. I kończymy odcinek, nie? Przydałoby się.
Tylko ja jeszcze muszę tam listka, wrócić, nie? Ty tam w ogóle nie potrzebujesz go. Nie, wcale, już nie mam wcale, czy iść. Nie no, spoko, ja sobie mogę zrobić ogniska jeszcze. Także no problem. Ale jak się naprawia tego fana? W skrzyni tej po prawej chyba, na samym końcu, będziemy mieli taki sewing kit, to się nazywa, sewing kit. I ty możesz, bierzesz to w rękę i tak jakby prawym na tego fana. I powinno działać. A jeśli nie, no to trochę dupa, ale... No jako tako się do przeżycia da z tym zrobić. Ogólnie to słyszałem tylko, że weź na prawo na tego i będzie działać. No. Miejmy nadzieję, że to będzie działać, że to działa. To się przy science machine, czy gdzie? Nie, ale to już jest zrobione w skrzyni z oku. Tak? Dobrze. Tak. Może Paweł jest w bazie? O, jestem. Fuck. Niedaleko. Ej, no kumple, ja wam nie chciałem... Dobra, spalcie się, śmiecie. Co? Nie, wy, spokojnie. Jezus, myślę, o pszczoły mi chodzi. Zaczęło się palić koło pszczół, nie? No to ja mówię, Jezus, pomogę. A te wyskoczyły na mnie, pogryzły mnie. Mówię, to wam dupala nic. O nie, gorąco. Machaj tym, kurde, piórem. Zoku. Co? Chyba zabrałeś mi... No... Przez to, że jest ta siatka do łapania motyli. Z tego co widzę. I ja pierdzielę. Dobra, to lecę do domu. Trudno. Trudno. Zrobimy najwyżej moim jednego. Moim zdaniem powinniśmy móc zrobić taką jakby klatkę, którą można byłoby wsadzać do wody. I jeżeli jesteś blisko na przykład bazy, to możesz sobie skoczyć do tej klatki na chwilę, żeby się ochłodzić. No to było spoko. Z lodu można zrobić taką czapkę właśnie. Ale ta woda też, no, dobry pomysł pan miałeś. Wiesz, taka klatka jak do rekinów na przykład jest, jak się spływa w dół, nie? No. A to taką zrobić właśnie, którą by się przysumowało do koło bazy, do lądu i by się wskakiwało. No takie wiadro i tyle. No, takie po prostu taka klatka z patyków zrobiona i ona też ma procenty i normalnie się chłodzisz, fajnie by to było. Ej nie, o ile przeżyjemy do tej zimy, to musimy... Mam 60 dzień, kolega. Nie ma co, ale musimy po prostu iść i zabić tego maktuska z 10 tysięcy razy, aż nie wypadnie dla każdego przynajmniej po dwie te dzidy do biegania. A ona się kończy? Nie, ale po prostu się wkurzyły. A, okej. Okay. Pawle, mój drogi, proszę mi pokazać, gdzie jest to coś, co takie robi fajne rzeczy i naprawia fana. To tu w skrzynce, przy ogniskach. Wiesz co, ja już idę, ja to może naprawię zaraz. Okay? Ja chcę sam naprawić może. No dobra. Chyba tutaj, przy ogniskach, tak? Nie. Nie. Wydaje mi się, że w tej skrzyni, gdzie schowałem te magiczne rzeczy bardziej. Okej, szukamy. No już idę, to zaraz to zrobię, dobra? A to nie jest nici? Tak, nici. O, no to mam. No. Proszę. Rozpaliście ognisko tam? Bo już trochę tak. Gorąco się robi. Jest ognisko. Bo nie umiem tego na to. Daj już. Czekaj. No, daj mi to. A ja proszę, żeby mi powiedzieć, jak to się robi. Boże, daj to, bo popsujesz. Daj tego sobie kita. Ajajku. Dobra, czekaj chwilę. Teraz. Dziękuję. Nie da się naprawiać tego. No właśnie, nie da się. No to trudno. Będziemy musieli uważać z tym bardzo. Masz pan, rób pan, co z tym chcesz. Czy? A, dziękuję. No na razie niech to zostanie, bo potrzebuję więcej drewna do tego i tak. To możesz mi piórko dać, skoro ten. Nawet nie potrzebujesz tak bardzo go. A proszę. O, to my chcemy tego małego mieć, czy nie? Nie, raczej nie. Dlaczego on jest? No położyłem go, po prostu nie wiem co z tym zrobić, tak szczerze. Okej. Okay. O, ptaka nam zamroziło. A nawet dwa. Dobra. Mamy pióro. Potrzebuję coś do zjedzenia. Aha, ja mam przy sobie jedzenie, a mówię, że potrzebuję do zjedzenia coś. Pali się coś tam. Ja mogę iść. Tak, się pali drzewko. Dobra. Ono nic nie podpali. Możemy te borówki spalić ogólnie, bo borówek już mamy za dużo. To włóż do skrzynki na podpałkę. Okej, tylko czekaj, schowam grzyby. Ja wywieszę te mięsa, te łódkę, bo one się zaraz zepsują. No dobrze. Czekaj, bo tam dołożyłem jeszcze wezmę sobie dwie pary meatballsów i idę z panem Pawłem na te. To jest? Ale ty, czekaj, może odcinek już się skończył. Ej! Co to jest? Uciekam, to za mną biegnie. Co jest? Gdzie? To chyba się wkurzył ten. Co cię goni? Wkurzył się... Antlion. Antlion się wkurzył. O Jezu, co to bo jest? Bo mu nie daliśmy przedmiotów.
Można to wejść? Patrz co się dzieje. A to nam coś robi? Spowalnia no. nas. Ale jak to wybucha, to rani? Nie, ale trzeba iść do niego na następny odcinek i mu coś tam dać, żeby się uspokoił. No a jak nam pierdolnie przed bombę w bazie, to co? No to nam rozwali rzeczy. Właśnie o to chodzi, musimy go jakoś udobruchać, hehehe. Chłopaki, bo tam trzeba napełnić trochę tym torfikiem na przykład. Ja torfika nie mam, ale tam chyba w skrzynce coś powinno być. I tam jeszcze jeden na farmy, co jest, trzeba też napełnić go czymś. Może szyszkami się uda? Czekajcie, spróbuję szyszkami. Poświeci mi ktoś? Ja nie mogę, za chwilę. Dobra, trudno. Dobra, mogę. Komu nawpakuję ile się da teraz. Ale to dużo, ja pierdzielę. Dobra, cały las praktycznie zjadł. Dobra, uciekamy. Nie mamy żadnego mięsa. Mamy? W sensie, chodzi mi o to, że nie mamy mastermita. Ocuj się. Czekaj, bo chcę sobie tu kupnąć. O Boże. Dobra, w jednej lodówce jest mięsa. Tam musisz tylko dołożyć coś i będzie okej. A ja już sobie robię, trzy. Dobra, ale myślę, że w tym odcinku to by było na tyle. Dziękujemy. Był ze mną Paweł, był ze mną Zaku. Byłem. No tak. I papa. I papa, no. Papa. Bo musimy uciekać przed Landlionem. Głupi Landlion. No głupi, najgorszy. Zapraszam do chłopaków, cześć.